co ocalało. Naloty sierpniowe zniszczyły niemal całe Stare Miasto, dzielnice portowe, również część Śródmieścia. W kontekście tego zaskakujące wydaje się to, że ocalał tak duży kompleks architektoniczno-urbanistyczny, jakim były Hakenterrasse, czyli dzisiejsze powojenne wały Chrobrego, z których ocalał zarówno budynek Rejencji Szczecińskiej, Muzeum Miejskie, również budynki, które gospodarowały Zakład Ubezpieczeniowy i Urząd Celny. Całkiem nieźle zachowała się przestrzeń, jeśli chodzi o Nowe Miasto, w rejonie Dworca Głównego, również Placu Tobruckiego ocalał, co może być zaskakujące, Nowy Ratusz, czyli Czerwony Ratusz, który został podpalony dopiero w grudniu 1945 roku. Ciekawostką jest również to, że przetrwały dwa duże budynki na Paradeplac, czyli w Alei Niepodległości. Myślę tutaj o budynku Pałacu Ziemstwa Pomorskiego, również budynek Poczty Głównej, chociaż właściwie cała Aleja Niepodległości została w tamtym momencie zniszczona. Sporo też przetrwało, jeśli chodzi o tkankę miejską w Śródmieściu, dlatego jak chodzimy po Szczecinie, widzimy stare kamienice poprzeplatane rozmaitymi plombami, które pochodzą z okresów późniejszych.